No hej, dzisiaj z ranka trochę mgła. Podjedziemy zobaczyć sobie, jak to wygląda, gdzie się kończy, gdzie zaczyna. Także pierwszy kierunek, może most na Sanie. Tam bardzo ładnie wychodzą ujęcia, lasek, działki. Woda trochę trzyma mgłę i całą tą wilgoć. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Także zapraszam na szybki filmik z 15 września. Muszę kierować jedną ręką, no bo drugą trzymam kamerę. Ale zobaczcie, jaki czad. Nawet hulajnogę sobie radzi w takim terenie jedną ręką. Dzisiaj zabrałem znowu hulajnogę, bo jest najlepsza na miasto. Szybko się da przemieścić z punktu A do punktu B. Jeszcze jeżdżę starym Force Swissem, ale przyszedł nowy EX6, nowszy model. Dziękuję firmie Force Swiss, że udostępniła mi ten model, żeby pokazać wam, jak to jeździ. Po starym modelu wiem, że poradzi sobie w każdym terenie, naprawdę. To nie są jakieś przelewki, jakieś tanie chińskie plastiki, tylko goni po wodzie, po śniegu, po wszystkim. Ona się nie zatrzyma, naprawdę. Raz mi się udało nawet ją utopić przez przypadek, wpadła mi cała do wody, wyciągnąłem, woda opadła, hulajnoga pojechała. A jeszcze nowszy model ma dwa razy większy zasięg, ja nie wiem, jak oni to zrobili. 10 mAh, 40 km zasięgu. Wyobrażacie sobie? Podobno 30 km na pełnym speedzie. Tym bardziej jak jest rano, zimno, człowiek potrzebuje szybko się przemieścić. Dobra, wracamy do nagrywania, zobaczcie, co tu się dzieje. Popatrzcie. Ciekawi mnie, czy tam, bo tam jest San. Tam, gdzie ta koparka stoi, nie wiem, czy ją widać. To jest nasza Czernieckiego, a tu jest obwodnica. Tam jeszcze pracują, znaczy jeszcze, już pracują, bo jest jakaś 7 rano. Dobra, odpalamy drona i zobaczymy, jak wysoko jest mgła i jak daleko. Prawdopodobnie już za mostem już jej nie ma. Także zapraszam na dzisiejszy film. Pozdro. No co wam powiem, niestety niewiele widać. Kominy wystają, siedlankę widać, ale już na drugą stronę miasta nie mam czasu jechać. Trzeba do domu, coś popracować. Także dziękuję za dzisiejszy szybki film i do zobaczenia w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że już będziemy jechać nową hulajnogą. Pokażę wam, jak to będzie gonić. W ogóle to mam taki mały pomysł, żeby zrobić taki mały wyścig. Pokazać wam, jak szybko przemieszczać się można hulajnogą. Oczywiście legalnie, po ścieżkach, w stosunku do samochodu. Wyznaczymy sobie punkt A, punkt B. Puścimy samochód z kamerą, puścimy hulajnogę ze mną i z kamerą. I pokażę wam, jak szybko potrafię przemieszczać się po mieście. Samochód stanie na światłach, to puści pieszego. Raczej po ścieżkach nie będziemy się zatrzymywać. Także do następnego filmu. Pa!